Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Czemząż. I jak widzieliście mnie tutaj, właśnie wystartowałem tam, aby pokazać Wam, jak właśnie jest wyburzany pierwszy wiadukt, a konkretnie północny, trasy Łazienkowskiej. Trochę się tutaj dzieje, ale może pokrótce właściwie o co chodzi właściwie w tej całej też, że inwestycji. Wyburzane są obydwa wiadukty trasy Łazienkowskiej, są już stare i są zbytnio, bym powiedział, nawet niebezpieczne. Jeden jest podtrzymywany, żeby mógł wytrzymać jeszcze chwilowy okres przebudowy i objazdów, drugi jest aktualnie wyburzany. Całość ma potrwać około 2 lata i po całej przebudowie mają tutaj powstać również ścieżki rowerowe, nowe latarnie LED, jakieś lepsze zabezpieczenia dla samochodów, aby jakby coś nie wyleciało na dół z wiaduktu, bo to byłoby też nieprzyjemne. No i tak jak mówiłem, właśnie cała trasa rowerowa wzdłuż trasy Łazienkowskiej będzie na górze na wiadukcie postawiona i w przyszłości będzie dojeżdżać bezpośrednio do wału. No ale dobrze, jak wygląda aktualnie tutaj część bezpośrednio przy Skarpie? I zaczynając z Waszym ulubionym sformułowaniem, czyli no i, mogę tutaj stwierdzić, że faktycznie zaczęło się tutaj to ładnie robić. Po pierwsze, co możemy zaobserwować, to brak całkowicie barierek. Nie mamy już tam też tego podniesienia przy chodniku, a konkretnie tej części pieszej, która była tutaj oprowadzona. Wszystko tutaj zostało z tej części już wyburzone. Asfaltu, przynajmniej tej pierwszej części, z tego co ja widzę, to już go nie ma. Drugiej też raczej nie ma. Wszystko było już sfrezowane. No i mamy to dosyć ładnie podzielone. Oczywiście wiadukt tutaj południowy jest całkowicie przejezdny. Jeżdżą cały czas po nim autobusy i samochody i tutaj żadnych większych utrudnień, poza tym, że to są tylko dwa pasy, nie ma. No ale na przykład ruch pieszy całkowicie tutaj został zabity na dole, ponieważ nie mamy ani przejazdu rowerowego w tej okolicy, ani nie mamy również tutaj jakiegokolwiek przejścia dla pieszych prawie. Dopiero przy ulicy Myśliwieckiej mamy jakiekolwiek przejście, ale to jest przy lądzie, więc to jest już trochę dalej. Natomiast wracając jeszcze tutaj, to tak jak widzicie, faktycznie jest tutaj to rozbierane. W niektórych miejscach już widzimy jakieś większe elementy, że tam faktycznie jest to już na dole. Ale co najważniejsze, wiadukt tutaj jeszcze ten stary, powiedzmy, że w miarę stoi. Jednakże już tak mniej więcej w połowie tej części, bliżej ronda, musiał być wyburzony, ponieważ tam rondo zostało całkowicie zamknięte do użytku. Konkretnie rondo Stanisława Sedlaczka zostało właśnie tutaj już zamknięte na okres i już dzisiaj około godziny 20, czyli w niedzielę, powinno to zostać otwarte, cały ten przejazd. Oczywiście on będzie odbywać się według specjalnego ruchu, który możecie teraz zaobserwować, jak właśnie nowy ruch tutaj będzie się prowadzić po tym rondzie. Jest jedno przejście dla pieszych pod wiaduktem pozostawione, więc tutaj akurat jest dobra nowina. Co nie zmienia faktu, że ronda tu właściwie nie ma. To jest po prostu nowe skrzyżowanie. Nie powiem, że stare skrzyżowanie jakkolwiek tutaj perfekcyjnie wyglądało. Według mnie było jakimś niezłym cudem techniki. Co nie zmienia faktu, że aktualnie tutaj to się trochę pozmieniało. Ronda nie mamy, ale jest takie dziwne, bym powiedział, skrzyżowanie. Autobusy tutaj, co ważne, wracają już normalnie do ruchu. No powiedzmy tak mniej więcej normalnie będą. Oczywiście przystanki na Alei Armii Ludowej, rozbrat cały czas nie funkcjonują dla autobusów. Natomiast wracając tutaj jeszcze do tego wiaduktu, tam możemy zaobserwować, iż faktycznie wiadukt zniknął. Tam już go nie ma. W jednym momencie możecie zaobserwować, jak faktycznie jest on na żywo wyburzany. Jest to robione oczywiście na metodę, na specjalny sposób, aby się bezpośrednio pod tutaj całym sprzętem czy pod jakąkolwiek osobą nie zawaliło ani z góry, ani z dołu, bo nie chcielibyśmy tutaj mieć żadnych przypadków ani śmiertelnych, ani ciężko rannych. Więc jak tutaj widzimy, jest to robione na specjalny sposób, tak żeby wszystko tutaj w miarę dobrze to poszło. Jest to wyburzone krok po kroku, słup po słupie. Dobra nowina jest taka, że jak widać, wiadukt nie jest aż tak tragiczny, to nie, że poleciał jak domino, jak to w niektórych miejscach czasami ma miejsce, ale możemy zaobserwować, iż faktycznie całkiem nieźle to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te wyburzenie. Dobrze, przejdźmy już sobie tam bliżej ronda, a konkretnie nad rondem. Rondo nowe, tak jak widzieliście przed chwilą pewnie już, całkowicie zupełnie inaczej wygląda. Tutaj na zdjęciach macie już faktycznie, jak będzie wyglądać nowa organizacja ruchu. Ona mniej więcej się zgadza z tym, co faktycznie widzieliście przed chwilą też na schemacie. Wszystko tutaj się całkowicie pozmieniało. Przejazdy, wjazdy, dojazdy i tak dalej. No i tak to tutaj właśnie też i wygląda. Idąc dalej, co może Was zainteresować, to jest oczywiście przystanek autobusowy, ten, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem. Ten oto przystanek po przebudowie będzie zupełnie nowym obliczem. Będziemy mieli na niego wjazd i będziemy mieli też windy. Będą nowe schody,
i również będzie obok nich zjazd rowerowy. Całkowicie się zmieni on, będą wiaty te same, znaczy mi się wydaje, ale będzie oczywiście nowy chodnik dookoła niego i pozostają też tutaj zatoczki. Będzie to zupełna nowość tutaj, nowy ten przystanek wyremontowany i będzie on jakoś bardziej dostępny niż taki, to było wcześniej, bo aktualnie dla osób niepełnosprawnych właściwie był niedostępny po tych schodach, bo co prawda tam w niektórych miejscach były szyny, ale to pod tym nie wiedzie osoba niepełnosprawna. Także to faktycznie zostanie zmienione i będzie usprawnione i jak widzicie na załączonych zdjęciach, już tutaj w niektórych miejscach faktycznie prace trwają. Z jednej i z drugiej strony widać już mniej więcej zarys, gdzie będą schody przyszłe schodzić oraz gdzie będzie faktycznie zjazd rowerowy na sam dół tutaj, bo rowery tutaj już w tym rejonie będą zjeżdżać na dół. Będą nie toczyć się po nasypy, które tutaj jest wzdłuż tej ulicy, tylko po ziemi, ponieważ dalej w przyszłości jest planowana nad ulicą Solec łatka rowerowa, która ma połączyć się właśnie nad portem Czerniakowskim bezpośrednio do wału. Ale zanim to powstanie, to powiem wam, że to trochę potrwa. Chociaż prace już jakieś zaczęły nad tym powstawać, więc możliwe, że zobaczymy to już niedługo. Faktycznie jakieś rozpoczęcie prac w tymże też rejonie. No i ogólnie tutaj opisując całą tą inwestycję, powiem wam, że to wygląda spektakularnie, jak nie ma tego jednego wiaduktu. Jakby mamy ulicę, która się po prostu kończy się. I jest po prostu przepaść. Jakby ktoś tutaj faktycznie przejechał, to by to zupełnie inaczej wyglądało i nie byłbym w stanie przewidzieć, co by się stało z tym samochodem i czy ktoś by przeżył. Dlatego dobrze, że to jest zabezpieczone i takiej sytuacji nie będziemy mieli tutaj. Co nie zmienia faktu, że wygląda to bardzo ciekawie, gdzie jest tylko jeden wiadukt, a drugi jest jeszcze w niektórych miejscach wyburzany lub go już faktycznie prawie wcale nie ma. Jest to dosyć, bym powiedział, ciekawy widok, niecodzienny na pewno, trzeba to przyznać. Niecodziennie się widzi trasę łazienkowską po jednej jezdni puszczoną, gdzie faktycznie drugiej jezdni po prostu już nie ma, bo jest powietrze i jest całe zabudowanie, które jest całkowicie na dole. Tak mniej więcej wygląda aktualnie przebudowa na dzień 20 lutego, bo zdjęcia są z 20 lutego, dokładnie. Film, który wyglądacie, jest również z dzisiaj. Starałem się tak to zrobić, żebyście mogli to zaobserwować. Jak to wygląda z ostatniej chwili, ponieważ właśnie dzisiaj zostanie otwarte do ruchu już rondo i okres wyburzenia będzie trochę inaczej poprowadzony. Co do zdjęć bliżej z drona, o których mówiłem jakiś czas temu, czy w poprzednim filmie, cały czas nie udało mi się jeszcze uzyskać pozwolenia, więc jak widzicie, latamy tak trochę dalej i nie mogę przelecieć całkowicie nad wiaduktem, żeby wszystko wam tutaj pokazać, co sądzę, że trochę szkoda z jednej strony, ale z drugiej strony może na razie nam wystarczą takie zdjęcia i może kiedyś mi się uda uzyskać wszelkie pozwolenia. Domyślam się, że aktualnie z sytuacją, która jest za granicą, nie pomaga tutaj po prostu w uzyskaniu dla mnie pozwoleń. Co nie zmienia faktu, że i tak mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak widzicie, tutaj dosyć prężnie to się zmienia i będę się starać, aby filmy z tej też również inwestycji, jak i z zachodniej, pojawiały się mniej więcej co 2 tygodnie. I za jakiś czas pewnie będę mógł zrobić jakieś porównania, jak wyglądał okres przebudowy, jak jeszcze były 2 wiadukty i jak już go właściwie nie było i jak był wburzany. Ale więcej już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!